Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Witam Pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa. Panie burmistrzu, minęły dokładnie 3 lata kolejnej kadencji, dziwnej kadencji ze względu na pandemię koronawirusa. Jak ją Pan ocenia? Tak, 3 lata tej kadencji, 4 lata poprzednie, czyli 7 lat już mam zaszczyt być burmistrzem miasta Dzierżoniowa. Tutaj wielkie podziękowania dla mieszkańców, dla wszystkich, którzy współpracują z nami, bo naprawdę czujemy wsparcie, czujemy taką dużą wspólnotę samorządową. No i teraz wracając do pytania pana redaktora, faktycznie to 3 lata były troszkę inne niż zwykle. Ja już od 15 lat jestem w samorządzie, czyli 2 kadencje wicestarostą, teraz 2 kadencje burmistrzem i no z racji oczywiście na pandemię, na epidemię koronawirusa nie mogliśmy normalnie funkcjonować, nie mogliśmy normalnie planować, realizować swoich zadań. Wskoczyły nam dodatkowe zadania, które tak jakby nikt nie był w stanie zdefiniować i powiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, bo takiej sytuacji w naszym pokoleniu, w naszym stuleciu jeszcze nie było. Natomiast z perspektywy właśnie tych 2 lat pandemicznych uważam, że nie tylko my jako Dzierżoniów, oczywiście jako tutaj region cały, jako Polska, Europa i świat, naprawdę przeszliśmy może nie suchą nogą, bo wiadomo, wiele tragedii, wiele problemów się w tym czasie działo, natomiast na początku pandemii ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony, widząc właśnie te wszystkie lockdowny, zamknięcie działalności życia w wielu obszarach, uważałem, że to się będzie kończyło bardzo złymi wynikami, bardzo złą atmosferą, natomiast widać, że jako Polacy, jako tutaj mieszkańcy naszego regionu zdaliśmy egzamin, bo potrafiliśmy w tej trudnej sytuacji się odnaleźć i teraz patrząc z tej perspektywy czy gospodarczej, czy społecznej, naprawdę minimalne koszty ponieśliśmy pandemii, więc oczywiście, żeby ta sytuacja już się skończyła, bo to nie jest sytuacja normalna dla nikogo, ale i tak uważam, że dzięki mieszkańcom, dzięki właśnie całemu podejściu do tej sytuacji udało nam się wyjść w miarę obronną ręką z tego trudnego okresu. Przez te 7 lat rewitalizuje Pan Dzierżoniów pod hasłem Nowoczesny Dzierżoniów. Z czego jest Pan najbardziej dumny? No z tego, że Dzierżoniów staje się coraz nowocześniejszy. Ja właśnie tak się zastanawiam, czy po 7 latach nie powinienem przedefiniować i troszkę zmienić to hasło, nad czym pracuję, myślę. No bo nowoczesny Dzierżoniów faktycznie uważam, że jest. Nie to, że wcześniej nie był nowoczesny, bo byliśmy na takim etapie rozwojowym, na etapie wzrostowym. Po latach, ja to zawsze powtarzam, po latach 90., tych, kiedy wszystko się, można powiedzieć, skończyło, zgasło światło w wszystkich większych firmach, fabrykach i Dzierżoniowa, i naszego regionu. Już ten początek XXI wieku to jest taka tendencja wzrostowa. Wszystkie wykresy, wszystkie wskaźniki, wszystkie statystyki pokazują, że rozwijamy się i to w różnych dziedzinach. Natomiast te ostatnie 7 lat, kiedy ja rozpocząłem swoje burmistrzowanie, no skupiłem się tutaj przede wszystkim na infrastrukturze technicznej, bo przemysł już ruszył, już się to wszystko fajnie rozwijało, natomiast no, pamiętamy, jakie były 7 lat temu drogi, przejścia dla pieszych, chodniki, mosty. Teraz praktycznie po tych 7 latach, kiedy duży nacisk na to położyliśmy, ta dziedzina akurat została według mnie może nie w 100%, ale w 80% zrewitalizowana i tutaj naprawdę mamy wielkie osiągnięcia sukcesu, z czego bardzo się cieszymy, ale już widzimy, że są inne zakresy oczekiwania przez mieszkańców. Tutaj mówię o sporcie, turystyce, wypoczynku, ale mówię też o ochronie środowiska i w tych kierunkach właśnie teraz są oczekiwania, że również samorządy będą rozwijały się, będą coraz więcej inwestowały, bo zdrowie jest jednak najważniejsze. Tutaj nie, liczą się drogi, liczą się budynki publiczne, ale zdrowie jest najważniejsze i właśnie zapylenie, zanieczyszczenie środowiska, hałas, czy te odory na pewno nie wpływają dobrze na to, na takie dobre samopoczucie mieszkańców i myślę, że kolejne lata to będzie ten kierunek. I mówię, to już może nie nowoczesny Dzierżoniów, ale stabilny Dzierżoniów. Takie jest moje przekonanie, oczywiście nie tylko moje, bo rozmawiam i ze swoimi współpracownikami, z radnymi, ale też z mieszkańcami, więc na pewno na kolejną kadencję, o ile będę startował, to hasło zostanie zmodernizowane delikatnie, bo możemy się szczycić, że już jesteśmy miastem nowoczesnym, rozwojowym, na takiej stopie wzrostowej, a teraz chodzi o to, żeby tu jeszcze się fajnie mieszkało, żeby była dobra atmosfera do takiego codziennego życia. Żeby miasto dobrze się rozwijało, potrzebni są inwestorzy, no i nowe budownictwo. Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o inwestorów, to w zasadzie tak, strefa ekonomiczna była tym impulsem, który pozwolił na to, że inwestorzy do Dzierżoniowa zaczęli przyjeżdżać. Strefa ekonomiczna jako jedna rzecz, a druga według mnie to jest rewitalizacja, modernizacja drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. Bez tej drogi na pewno dzisiaj nie mielibyśmy takiej sytuacji gospodarczej w naszym regionie, bo dopiero zmodernizowanie, karkołomne też kilka lat to trwało tej drogi, spowodowało, że możemy z otwartą przyłbicą, z dumą zaprosić inwestorów, przedsiębiorców do Dzierżoniowa. Oni tutaj dojadą, zobaczą, że jest fajna atmosfera, dobry klimat do inwestowania i można w miarę dobrze dojechać, a jeszcze w perspektywie powstania drogi S8 od Łagiewnik w kierunku do Wrocławia, w perspektywie powstania za chwilę obwodnicy Dzierżoniowa, to już ten układ komunikacyjny jest naprawdę bardzo dobry. Więc inwestorzy są zainteresowani przybyciem do Dzierżoniowa, do powiatu dzierżoniowskiego, chcą tutaj inwestować. Wiele robimy też w tym kierunku, żeby ulżyć, jeżeli chodzi w szczególnie okresie covidowym, przedsiębiorcom poprzez ograniczenie podatków, danin takich publicznych, te oczywiście, od które zależą od miasta, od decyzji Rady Miejskiej. No i powoduje to, że faktycznie już ta dynamika rozwoju przemysłowego jest duża. No mało powiem, że w Dzierżoniowie już nam brakuje terenów, które możemy zaoferować inwestorom. Jeżeli przyjeżdżają ci inwestorzy, ja zachęcam do tego, żeby właśnie przyjechać do Bielawy, Pieszyc, do gminy Dzierżoniów, gdzie jest większy teren do zagospodarowania, bo to wiadomo, że my mamy tylko granice administracyjne, natomiast cały organizm naszego regionu, ziemi dzierżoniowskiej jest połączony, wspólny i jak się będzie rozwijała Bielawa, Pieszyce czy Dzierżoniów, tak się rozwija dobrze cały region. Więc też ta współpraca między wójtami, burmistrzami, poszczególnymi radami miast, gdzie rozwiązujemy wiele problemów wspólnie, jest chyba takim wyznacznikiem czy naszą marką, wzorem, którego nam, nie ukrywam, zazdroszczą niektórzy sąsiedzi. Na terenie Dzierżoniowa jest wiele pięknych, historycznych obiektów, które przez lata niszczały. Jak widać, znajdują one inwestorów, no i są teraz wizytówką Dzierżoniowa. Oczywiście, to nie tylko Dzierżoniów, ale każdy z naszych miast. Pamiętamy właśnie okres przełomu cywilizacyjnego, kiedy w latach 90. była prowadzona prywatyzacja. Ona różnie wyglądała, nieraz była w sposób cywilizowany, nieraz niestety było to troszkę bez przemyślenia wykonywane, więc te obiekty trafiały w różne ręce. Te obiekty, które zostały w rękach samorządowych, myślę, zostały już wyremontowane w większości, naprawdę pojedyncze jeszcze budowle, które załóżmy muszą jakąś swoją funkcję znaleźć, czy burmistrzowie i włodarze muszą te funkcje tym budynkom znaleźć, wyremontować i oddać do życia, ale gro obiektów prywatnych, czy wręcz w takiej nieokreślonej formule prawnej było i w Dzierżoniowie, i w naszych miastach sąsiednich. No, Dzierżoniów jest takim przykładem. Ja się bardzo cieszę z tego, że w ostatnio kilka tych obiektów zostało uratowane, bo czy to Villa Bergera, czy to Hotel Polonia, który ma już nowego właściciela, już prace remontowe trwają, czy kino Piast na ulicy Pocztowej w Dzierżoniowie, czy ostatnio otwarte przedszkole w budynku przy ulicy Wrocławskiej, tym pięknym budynku z cegły, który na wjeździe do Dzierżoniowa robi znakomite wrażenie na przyjezdnych, na szczególnie gościach, bo zastanawiają się, co to jest za budowla. I tu widać, że właśnie prywatni inwestorzy, prywatne osoby ryzykują, czy może nie ryzykują, bo mają świetny pomysł na te budynki, wykładają środki prywatne, remontują i te budynki zaczynają żyć. Oprócz tego, że żyją, bo mają swoje funkcje jakieś gospodarcze, społeczne, to również ta funkcja historyczna, architektoniczna, wizerunkowa naszego miasta na tym zyskuje i tutaj wielkie podziękowania i też zawsze deklaruję pomoc w takich wypadkach, kiedy tylko miasto może tutaj wspomóc, na pewno takie działania pomocowe dla tych przedsiębiorców będą. No i udało się pozyskać środki na remont stadionu. Tak, też w tym roku właśnie dwie inwestycje sportowe, a nawet więcej troszkę sportowych, także inwestujemy w różne dziedziny. Stadion oczywiście 12 milionów złotych będzie kosztowała nas inwestycja, 4 miliony zostały pozyskane ze środków centralnych, krajowych, 8 milionów budżet miasta Dzierżoniowa, ale też przykrycie stadionu, boiska treningowego na Osirze za 3,5 miliona, więc takie dwie duże inwestycje sportowe też nam zostały. Jeszcze kilka sportowych inwestycji, bo mamy plan zagospodarowania całego środka sportu i rekreacji, rewitalizacja, czyli remont basenu krytego, odkrytego, więc tutaj naprawdę wiele
wyzwań w tej dziedzinie, ale też każda inna, no ośrodki kultury, szkoły. Skończyliśmy przed chwilą dużą inwestycję szkoły podstawowej numer 1. To jest ta szkoła największa powierzchniowo na osiedlu Różanem, która, ja się śmieję troszkę i żartuję, że to jest inwestycja 30-letnia, bo 30 lat dokładnie temu rozpoczęta została najpierw przez ministerstwo, później powiat był jakby tym inwestorem, później włączyło się miasto, teraz już miasto jest w całości właścicielem tego terenu. Skończyliśmy wreszcie zagospodarowanie tych budynków, obiektów, czyli można powiedzieć, że ta inwestycja w szkołę została zakończona, no ale jeszcze otoczenie, jeszcze kilka tam działań takich wizerunkowych przed nami, ale krok po kroku, no mówię, tutaj każda dzielnica miasta i to nie tylko te główne, bo oczywiście główne ciągi komunikacyjne, te najważniejsze dla komunikacji samochodowej są bardzo ważne, ale też centrum przesiadkowe, czyli Sudeckie Centrum Komunikacyjne, ale też naprawdę takie uliczki podrzędne, jak ulica Wiejska, czy ostatnio ulica Przedwiośnie. Teraz też pracujemy nad ulicą Wesołą, która od wielu, wielu lat jest takim punktem trudnym do zrealizowania, bo wiadomo, jaka tam jest architektura, jaka zabudowa, żeby cokolwiek mądrego wymyśleć, musi być zgoda wielu, w zasadzie wszystkich mieszkańców tutaj Rady Miejskiej, Burmistrza, ale pracujemy nad tym. Jestem przekonany, że w kolejnych latach ta inwestycja również wejdzie do realizacji. No i Dzierżoniów nadal nie ma dużej galerii takiej, która by symbolizowała, że jest to miasto na poziomie, powiedziałbym. W Bielawie niebawem będzie budowana galeria. Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? No wiedzę mam, bo oczywiście jestem w kontakcie z inwestorami. Takie dwa miejsca potencjalne są. No, jest park handlowy po byłej Silesianie i po byłym DFK, czyli przy ulicy Piłsudskiego, więc jest to takie centrum handlowe. Największe teraz w Dzierżoniowie. Natomiast są już projekty pozwolenia na budowę na kolejny park handlowy po byłym PKS-ie, tutaj przy ulicy Prochowej i tutaj od strony Ronda przy ulicy Kopernika. I tutaj no liczę na to, że lada moment inwestorzy wejdą na budowę, bo już kilka razy się spotykaliśmy. Tam wiem, że już kwestie podpisania umów z tymi sieciowymi firmami handlowymi były dopinane i możliwe, że jeszcze w tym roku bądź początkiem przyszłego ta inwestycja się rozpocznie, ale oczywiście to tylko moja wiedza, bo żadnego wpływu tutaj ja jako burmistrz czy Rada Miejska na prywatnych inwestorów nie ma. Więc no też oczywiście była Silesiana, to już od wielu, wielu lat się ciągnie i tutaj też inwestor ma jakieś plany, zmienia je, weryfikuje. Też wszystko byśmy zrobili, żeby to już rozpocząć, bo naprawdę miasto pięknieje w wielu swoich rejonach, a niestety są takie pojedyncze, które niestety wizytówką naszego miasta jeszcze nie są. Panie burmistrzu, za czasów pana Marka Pioruna bardzo często słyszeliśmy o różnych nagrodach dla gminy miejskiej Dzierżoniów. Jak to w tej chwili wygląda? No w tej chwili miasto startuje w różnego rodzaju konkursach, jak uznajemy, że warto wystartować na przykład w Sudeckich Kryształach, gdzie też jesteśmy laureatem w kilku już nagród, ja nie mówię o mieście, ale też o instytucjach naszych miejskich. Ostatnio bardzo dobra informacja i to nie dla burmistrza, nie dla radnych czy urzędników, ale taką prestiżową nagrodę uzyskaliśmy, Dolnośląski Klucz Sukcesu. Jest to najstarsza nagroda przyznawana na Dolnym Śląsku przez Stowarzyszenie Rozwoju Dolnego Śląska i tutaj no, świetna informacja przed miesiącem do mnie dotarła, że kapituła tego konkursu uznała, że działania mieszkańców Dzierżoniowa, oczywiście koordynowane przez miasto, przez różne instytucje miejskie, ale również przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, zmierzające do zazieleniania miasta, czyli te wszystkie nasze akcje dotyczące nasadzeń wspólnych, ostatnio te aleje lilaków, Dzierżoniów w kwiatach, te konkursy dedykowane dla chociażby mieszkańców domków jednorodzinnych, czy osiedli, czy nawet balkonów, zostały dostrzeżone i na wniosek jednego z członków kapituły taka nagroda została przyznana z panem przewodniczącym Rady Miasta, z panią prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. W ubiegły czwartek tą nagrodę odebraliśmy i tutaj chciałem podziękować państwu, bo nagroda jest naprawdę piękna. Ja na sesji przedstawię to tutaj też, jak będziemy rozmawiali z państwem, to pokażemy nagrodę, pokażemy tą laudację i tam jest jasno napisane, że to jest nagroda dla mieszkańców Dzierżoniowa, czyli tutaj dla całej naszej grupy samorządowej, 30 kilku tysięcy mieszkańców i gości, którzy też nas odwiedzają, też się włączają w te akcje.
jest ta nagroda dedykowana, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jest to nagroda specjalna, jedna w swoim rodzaju i myślę, że też to jest takie wyzwanie, żeby Dzierżoniów w przyszłości stawał się coraz bardziej zielony, coraz bardziej taki właśnie przyjazny do mieszkania w naszym mieście. Dziękuję panu dzisiaj za rozmowę w studio, a państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję.